Cały czas jesteśmy w Sokółce, przenieśliśmy się tylko do wnętrza. Cześć Angelika. Dzień dobry. Jakie cuda będziemy robić? Czy robiłeś kiedyś biszkopt? Szczerze? Tak. Nigdy w życiu nie robiłem biszkoptu, więc może przejdźmy do działania, a ja po prostu Ciebie już będę tutaj wypytywał. Dobra, to dzisiaj twój pierwszy biszkopt w życiu. Tak, czy jajka mogę pić od razu, czy... Tak, tutaj kładziemy, tutaj białko, tutaj już... Patrz, ale Ty patrz, a i zaskoczyć Cię? Czy te jajka jeszcze będą całe? No właśnie nie wiem, a ufasz mi? Ej, bo ja mam ja na styk. Ja też sobie nie ufasz. Mam na styk. Patrz, widzisz to? Patrz, co się dzieje. Ty. Wow! I ja się ty, widzisz to? I ja jeszcze jedną ręką, patrz. Ej, szacun. O, no i słuchajcie, tak możemy przejść do rozbijania jajeczka tutaj w taki sposób. Dobra, czyli co, gdzie? Tutaj białko. Dobra, Angelika, słuchaj, powiedz mi tak. Ale nie całość. Co ty masz wspólnego w ogóle z tymi sympatycznymi młodymi ludźmi, których widzieliśmy przez chwilkę? To są ogólnie moi znajomi ze wspólnoty, do której należymy, to jest Ruch Światło Życie, okay, przy parafii Świętego Antoniego. Poznaliśmy się we wspólnocie, w wspólnocie już jestem 7 rok, ogólnie już leci. Są cudowni ludzie naprawdę, jakby na których zawsze mogę liczyć. Ty masz fartuch taki roboczy, tak? Tak. Dobra, dzięki. Tak może być? Tak, i cały czas tak musisz patrzeć. Alfa, o tak, i dookoła, w jedną stronę jest bardzo ważne, żeby to było w jedną stronę, okej? Okay? I co, taka było? No dawaj drugą, no. No, nie wyleciał! Skąd w tobie pasja na to gotowanie i w ogóle do tworzenia tych pięknych rzeczy? W gimnazjum zaleciałam gdzieś pierwsze swoje ciasta. Masz zamiar zarabiać z tego? W przyszłości tak. Nie miałaś tak, że na przykład jak szłaś do technikum, to się ludzie z ciebie śmiali albo mówili ty, Angelika, po co ty idziesz do technikum, nie chodź do liceum? Nie, ja tak nie miałam. Ja od razu wiedziałam, co chcę robić, czego jakby idę do liceum, co mnie no, jakby, w jakim kierunku podążam i szłam w zaparte, bo wiedziałam, to jest moje. Czyli technikum to też spoko opcja. Tak, zawodów bardzo super, opcja, tak. Bo tak, można nauczyć się zawodu. Tak, zawód jest bardzo ważny teraz i na rynku pracy jest bardzo jakby ceniony, preferowany jest bardzo. Czyli więc, generalnie praktyka. Tak. Proszę cię bardzo. Nie! Będziesz próbował? Dobra. Sypiemy. Czy tutaj... mam to sypać, tak? Tak, tak. Okay, dobra, a po co się tak robi? Żeby po prostu przesiać mąkę, żeby był bardziej puszysty biszkopt. Jaki jest twój największy kulinarny sukces? Tort piętrowy, który zrobiłam pierwszy raz sama. W wysokości wlewamy biszkopt. O człowieku! Co się wydarzyło z naszym biszkoptem, który zanieśliśmy do pieczenia? Biszkopt potem gotowy przykroiliśmy na równe 4 placki, nasączyliśmy go, położyliśmy żelkę wiśniową, krem o smaku michałkowym. No, michałkowym, no to ja. To jest specjalnie na mnie. Tak, okay, dokładnie tak. Przyłożyliśmy całkowicie cały tort, obieliliśmy go, dodaliśmy mu koloru, takiego jak tu kolega ma bluzę dzisiaj. Wszystko jest na mnie. I teraz przystępujemy do dekoracji tortu. Czy osoba z małego miasta może się rozwijać? A już oczywiście, że może. Można powiedzieć, że jestem takim przykładem w pewien sposób. W szkole mam wiele możliwości. No a jeżeli ktoś ma 100 km na przykład do wiesz, najbliższej szkoły gastronomicznej jakiejś, to co? A chce? No to musi pokonywać swoje ograniczenia, tak właśnie, i dążyć do swoich celów. Misio Bukowski ozdobił pięknie tort. Krzywo jak nie wiem, ale na pewno smakuje lepiej niż wygląda mój napis ułożony, tak? Dokładnie tak. Ozdób jeszcze. Dobra, okej. Okay. Przepraszam, nie wiedziałem, że to tak działa, okej? Okay? Czyli nie to trzeba pozbijać, tak? Tak, sobie pozbijam. Sorry, ja pozbieram później te kuleczki, dobra? Chcę ci powiedzieć, że zrobiłeś pierwszy w życiu swój tort w biszkoptem, który sam też robiłeś.